Każdego dnia dzisiaj Bóg mówi do ciebie: przyjdź do mnie, nie odrzucę ciebie. Przyjdź do mnie. Przyjdź w takim stanie, w jakim jesteś. Dzisiaj wszechmogący Bóg apeluje do ciebie: przyjdź. On mówi: przyjdź. Prostym aktem wiary wyznaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Uwierz w Jego zmartwychwstanie. Przestań myśleć na sposób religijny i humanistyczny. Zawołaj do Niego. Twoje grzechy zostały zmazane na krzyżu Golgoty. Pusty grób otworzył Ci drogę do nieba. Jego zmasakrowane ciało doprowadziło do tego, że może zostać uzdrowiony z każdej choroby. Okradli Go, zniszczyli, zmaltretowali na krzyżu, abyś Ty mógł żyć i abyś mógł obfitować. Bóg chce dzisiaj, abyś przyjął Jego prostą miłość. Ten Wszechmogący błaga Ciebie o miłość. On chce Twojej miłości. On Cię stworzył. On Cię stworzył i dzisiaj mówi do Ciebie: przyjdź, 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 a nie zawiedziesz się. Ten świat Cię zawiedzie, ludzie Cię zawiodą, systemy Cię zawiodą, ale On, Wszechmogący Bóg, nie zawiedzie Twojego życia. On nie zawiódł i On nie zawiedzie. Każdy, kto przyjdzie do Niego, nie będzie zawstydzony. Nie będziesz zawstydzony. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Jego chwała, Jego obecność jest do Twojej dyspozycji przez proste akty wiary. Diabeł jest pokonany. Bóg jest zwycięzcą. On wybrał Jezusa i posłał Go na ziemię. Wcielił się, abyś Ty mógł żyć. Żyj, żyj. Zawołaj dzisiaj. Powiedz: chcę Ciebie poznać. Opowiadali mi o Tobie różne rzeczy. Nie wierzyłem, bo nie mogłem. Ale dzisiaj wiem, że mogę. Powstaje we mnie ziarno wiary. Ten głos, który jest we mnie, jest dla mnie odbieralny. Słyszę go, słyszę go. Zobacz, co się dzieje w Twoim sercu. Zobacz te drżenie. Spójrz na to, to On, Wszechmogący Bóg, Święty Duch. To On przekonuje Cię o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To On pokazuje Ci, że nie może zasłużyć na niebo. Nie bój się, On Cię nie zawiedzie. Nazywam się Artur Cerojski. Poznałem Jezusa Chrystusa osobiście. Przyjdź do Niego. Nie zostaniesz zawiedziony. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka, który słyszy te poselstwa, te świadectwa, żeby nie mógł spać i jeść. Ha! Ojcze, ja modlę się teraz, żeby ludzie nie byli w stanie zebrać myśli, jeżeli nie oddadzą Tobie swojego życia. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twoja moc z wysokości przenikała każdego z tych ludzi. Ja posyłam Was, Boże Aniołowie, do tych ludzi. Budźcie ich w nocy. Niepokójcie ich. Niech oni będą zaniepokojeni tym, że nie poznali jeszcze Ciebie i niech wołają do Ciebie z całej swojej siły. Ty jesteś Bogiem, który wysłuchuje. Ufamy Ci, mi potężny Boże. Ufamy Ci. Ufamy Ci. Ufamy Ci.